naszą debatę zorganizowaliśmy w ramach tak zwanego Rzecznica Dialogu, bo to inicjatywa podobno poprzedniego papieża. To się tak nazywało w oryginale, mówiąc prawdę, dziedziniec pogan, ale w tłumaczeniu na polski uznano, że to jest zbyt drastyczna nazwa i o ile się nie mylę, zmieniona na dziedziniec, prawda, na dziedziniec dialogu i dała być podobno, ja mówiąc prawdę, czytałem w różnych wywiadach, które towarzyszyły w zeszłym roku organizowanej debacie, że to się jakoś wiąże ze świątynią jerozolimską, że tam był jakiś taki dziedziniec, gdzie pogan dopuszczano. Boga zainteresowany tym, co się dzieje w świątyni, więc nie tam byle jaki pogan, prawda, żeby sobie porozmawiać. O. I myśmy zaakceptowali również wzięcie udziału poprzez organizowanie debaty, oczywiście zgodnie z naszym duchem, to znaczy otwartym, pluralistycznym. Powiem prawdę, że się wahałem w pewnym momencie, jak wiedziałem, co się dzieje, prawda, wokół tak zwanej ideologii gender, związków partnerskich. Mnie się wydawało, że to jest atmosfera w najmniejszym stopniu sprzyjająca jakiemukolwiek dialogowi, ale w sumie uznałem, że jednak rozmawiać warto nawet w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w małych gronach, to już w ogóle, to jest niezależne od jakichś szerszych koniunktur, a tutaj jesteśmy z natury rzeczy skazani na małe grono, chociaż mam nadzieję, że się jeszcze powiększy. Wybieramy temat, który, mówiąc prawdę, różnie sformułowany, ale podejmowaliśmy już parokrotnie, dlatego że problem religii i chrześcijaństwa w społeczeństwie demokratycznym to jest jeden z tematów, który nas interesuje, nas pasjonuje. Mi się wydaje, że to jest temat, który wymagać będzie bardzo wielu jeszcze debat, dlatego że to jest problem permanentny. Ja będę mówił szczerze, to znaczy mi się wydaje, że on występuje w małym stopniu tam, gdzie siła kościołów jest ograniczona, słaba. To znaczy wtedy problem napięcia między kościołem i drugi kraj, który dobrze znam, Francja, prawda? Nawet tam są ogromne manifestacje często właśnie chrześcijan organizowane na przykład. Prawda, przeciwko związkom partnerskim, notabene, przeciwko małżeństwom, to jest coś więcej, czyli przeciwko szkołom laickim, praktycznie likwidacji szkół wyznaniowych, gdzieś tam 20 lat temu, za czasów Mitterranda. Natomiast jest to społeczeństwo, w którym wpływ kościoła, codzienny wpływ religii jest bardzo ograniczony i tego typu tematy, one pojawiają się w pracach często bardzo wybitnych myślicieli, natomiast rzadko jako przedmiot debaty, można powiedzieć, rozległej debaty. Natomiast u nas problem Kościoła i demokracji, mi się wydaje, że jest jednym z fundamentalnych problemów i to jest, widać, że ja się ograniczę tylko do paru słów, a w gruncie rzeczy do paru wypowiedzi takich wybitnych przedstawicieli Kościoła, które pokazują, jak mi się wydaje, na problem, jaki istnieje, prawda? Tak, arcybiskupa Gądeckiego. Państwo i Kościół nie tylko są dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. To jest myśl, którą ja rozumiem, ale nie bardzo widzę, gdzie jest w tej wspólnocie politycznej miejsce dla ludzi, którzy są innego wyznania albo którzy są w ogóle niewierzący, prawda? Tutaj tego nie ma. No, przytoczę tylko jako anegdotę to, co ojciec Ryzyk powiedział w Sejmie, mnie prawa ludzkie nie obowiązują, prawda? To znaczy, mając na myśli oczywiście, że tylko prawa boskiego obowiązują. To jest bardzo interesujące. Ja przytoczę przykład, który jest bardzo drastyczny, ale moim zdaniem, który do pewnej skrajności doprowadza tę logikę. Nie wiem, kto z Państwa pamięta, była we Francji sławna sprawa Tuvier. To był taki zbrodniarz wojenny, który przez 40 lat był chroniony przez ludzi kościoła. I przewodniczący episkopatu zgromadził grupę wybitnych historyków, przede wszystkim katolików, ale nie tylko, żeby spróbowali wyjaśnić, dlaczego tak się działo. Prawda? I tam różne argumenty padały. René Raymond, bardzo wybitny historyk, który już nie żyje, przewodniczył tej grupie. I tam różne argumenty. Między innymi no, dwuznaczny stosunek Kościoła do petynizmu. To znaczy, to była rewolucja narodowa. To była
to była w gruncie rzeczy odpowiedź na rewolucję francuską. Inny argument moim zdaniem był bardzo interesujący. To znaczy, że ludzie Kościoła często nie uważają właśnie, żeby prawa wspólnoty politycznej obowiązywały, że są wyższe prawa, którym są podporządkowani i wobec tego tutaj stosunek do Tuwie bardziej był determinowany przez to. Otóż tutaj w tych słowach, prawda, księdza dyrektora coś takiego pobrzmiewa. Arcybiskup Jędraszewski, dla Kościoła epoka prześladowań i dyskryminacji się nie skończyła. To znaczy, że dzisiejszą epokę państwa demokratycznego uważa się w istocie jako, z tego punktu widzenia, jako kontynuację. No i przytoczę sławne słowa, tysiąc razy przytaczane, ale moim zdaniem nie można ich redukować do anegdoty arcybiskupa Michalika z 93 roku. Katolik ma obowiązek głosować na katolika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułmanin na muzułmanina, Żyd na Żyda, mason na masona, komunista na komunistę. Każdy nie głosuje na własne sumienie. No, to jest bardzo interesująca taka wizja kastowo-korporacyjna, gdzie wybór jednostki w każdej sprawie jest determinowany przez religijną przynależność. To znaczy, to jest zupełnie inna wizja niż wizja społeczeństwa demokratycznego, w którym są różne kryteria, różne powody, dla których ludzie głosują na różne partie. Zresztą znamy to z polskiej rzeczywistości, prawda, od prawa do lewa. Chrześcijanie czy katolicy głosują od prawa do lewa. To jest bardzo interesujący typ utopii, ale który nie jest traktowany jako typ utopii, tylko jako pewien opis, jeżeli nie rzeczywistości, to postulowany rzeczywistości. W każdym razie jedna tylko jeszcze uwaga, to znaczy stosunek do dwóch prezydentów, których w tym roku mieliśmy i mamy, to znaczy byłego prezydenta Komorowskiego i do obecnego prezydenta Dudy przez dużą część hierarchii kościelnej był z tego z punktu widzenia bardzo symptomatyczny. To są dwaj chrześcijanie, notabene Komorowski też zawsze był uważany raczej za konserwatywnego katolika, którzy prezentują zupełnie inny stosunek do prawa i zupełnie inny stosunek do wspólnoty demokratycznej. I widzieliśmy jako reakcję inny, odmienny stosunek do tych dwóch postaci ze strony Kościoła. To są tylko przykłady, można by traktować je jako anegdotyczne, ale przykłady, które pokazują, że problem istnieje, że problem Kościoła i wspólnoty demokratycznej istnieje, jest bardzo ważny i prawdopodobnie będzie istniał długo i dlatego zaprosiliśmy Państwa i teraz już odbiorę sobie głos, prosząc Państwa.